kasa, mamona, forsa, sałata. Nieważne jak nazwiemy pieniądze, każdy wie o co chodzi. Gotówka jest, czy tego chcecie czy nie, częścią waszego życia. To za nią jesteście w stanie przetrwać miesiąc, chociażby przez kupowanie produktów spożywczych. Oczywiście prócz funkcji przetrwania, pieniądze dają nam możliwość ułatwienia sobie życia albo sprawienie, że będzie ono wygodniejsze i przyjemniejsze. Mówi się niby, że pieniądze szczęścia nie dają, ale wolę płakać w Mercedesie niż na przykład w Tico. Podobnie sprawa ma się w naszej ulubionej grze World of Tanks. Jak każda gra, oparta jest ona na ekonomii. Wykorzystywane są tutaj dwie waluty, kredyty oraz złoto. O ile te pierwsze zdobyć stosunkowo łatwo, gdyż jest to wirtualna waluta, o tyle na golda należy już wydać prawdziwe złotóweczki. W tym materiale postaram się Wam pokazać różne mechanizmy i zachowania, które spowodują, że nie będziecie musieli wydawać na grę praktycznie wcale PLN-ów, a nawet będziecie mogli kompletnie zrezygnować z dofinansowania WG. Równocześnie zabiegi te pozwolą Wam szybciej i łatwiej rozwijać Wasze czołgi, kupować nowe maszyny oraz rozwijać drzewka umiejętności. Zaznaczam też, że nie są to wielkie tajemnice i pewnie przed większością z Was nie odkryje Ameryki w puszce. Mimo wszystko może komuś ta wiedza się przyda, tak więc zaczynamy. 7 porad, jak się nie narobić, a zarobić World of Tanks. Ja jestem Mikut, zapraszam do materiału. Jeden. Oferty specjalne. Jest to najszybszy sposób zarabiania kredytów, zdobycia nowych sprzętów eksploatacyjnych jak gaśnic czy zestawy naprawcze, a czasem nawet i złota czy konta premium. Wystarczy, że regularnie będziecie zaglądać na oficjalną stronę gry lub śledzili serwisy informacyjne związane z WOT-em, takie jak na przykład, uwaga, Ricochet Info oczywiście. Na tych stronach znajdziecie wszystkie informacje na temat trwających promocjach oraz też o tych, które dopiero się zaczną. Najczęstszym okresem zniżkowym są zazwyczaj weekendy. Wtedy deweloperzy oferują dodatkowe mnożniki, specjalne misje czy zniżki na dany sprzęt. Pamiętajcie, że ekonomiczne eksploatowanie Waszych kredytów to nie tylko zarabianie, ale i umiejętne ich wydawanie. Kupując 10 gaśnic na promocji, zapłacicie mniej niż kupując taką samą ilość normalnie. Podobnie sprawa ma się np. z czołgami. Zniżka już 15% na czołgi przykładowo 10 tieru pozwoli Wam oszczędzić, uwaga, niemal 1 milion kredytów. Sami przyznacie, że chyba warto. Wytrawni gracze odblokowują dany czołg, czekają specjalnie na takie zniżki, by nie tracić niepotrzebnych pieniędzy. Czołg Wam nie ucieknie, a kredyty zawsze się mogą przydać. Na promocję warto również poczekać, gdy musicie przeszkolić swoją załogę. Zazwyczaj wartość, jaką możecie oszczędzić, czy to kredytów, czy złota, zależy co robicie, jak ją szkolicie, wynosi 50%. Tak więc połowa środków, jakie byście musieli normalnie przeznaczyć na szkolenie załogi, zostaje w waszej kieszeni. Jeżeli nie szkolicie załogantów za złoto, warto połączyć tą promocję z mnożnikami do doświadczenia dla załogi. Przeszkolenie czołgistów na 80% szybko zostanie nadrobione przez wspomniane bonusy podczas gry. Podobnie sprawa ma się z zakupem sprzętu, kamuflażu itd. Czekajcie na tańsze produkty. Po co przepłacać? 2. Misje osobiste. Jest to stosunkowo najmłodszy system możliwości zarabiania, jaki wszedł do World of Tanks. Misje osobiste to zadania, które można wykonać tylko danym rodzajem czołgów. Obecnie mamy misje na czołgi lekkie, czołgi średnie, ciężkie, T-deki oraz działa samowieżne. Wykonanie wszystkich misji dla danego rodzaju pojazdu skutkuje odblokowaniem załogantki oraz wirtualnego tokena, których uzbieranie wszystkich równa się otrzymaniem specjalnego pojazdu w garażu. Prócz tego każda misja jest nagradzana. O właśnie, jeżeli dopiero zaczynacie robić owe misje, wasza kawza szybko się napełni, gdyż w jednej misji możecie wyciągnąć dodatkowo od kilku do kilkudziesięciu tysięcy kredytów. Dodatkowo te trudniejsze misje są nagradzane sprzętem eksploatacyjnym, złotem oraz kontami premium. Przy dobrych wiatrach możecie uzbierać sporo profitów. Jedyny problem jest samo wykonanie tych misji. Czasami są one dosyć wyśrubowane, więc może się zdarzyć tak, że więcej poświęcicie środków na wykonanie danego zadania, niż otrzymacie z niego profitów. Cóż, taki mamy klimat. 3. Konto premium.
Tak, wiem, miało być bez wydawania pieniędzy, ale niektóre inwestycje szybko wam się zwrócą, zaufajcie mi. Zwłaszcza jeżeli spędzacie w grze większość wolnego czasu. Jeżeli tak jest, a wasza frekwencja pojawienia się w grze jest dosyć stała i wynosi około 3-4 godzin dziennie, ale dzień w dzień, wtedy warto zastanowić się nad zakupem konta premium właśnie. Jego koszt na miesiąc obecnie wynosi około 43 zł. Jeżeli ktoś pracuje, nie jest dla niego to duży wydatek w porównaniu z rachunkami czy cotygodniowymi zakupami oczywiście. Jeżeli natomiast ciągle jesteś na utrzymaniu rodziców, 50 zł kieszonkowego spokojnie wystarczy na taki zakup, a i jeszcze grosza na jakiś płakocie zostaną. Alternatywą są też wersje weekendowe, czyli 3-dniowe, jednodniowe lub tygodniowe na 7 dni. Wszystko zależy od waszego stylu gry i czasu, jaki na nią przeznaczacie. Tutaj warto poczekać na zniżki, bo takie również pojawiają się w grze. Często wartość rabatu wynosi od 15 do 50%. Daje to sporą sumkę zaoszczędzonego złotka. A co daje konto premium? Wbrew pozorom nie jest to kupowanie sobie realnej przewagi w grze w postaci umiejętności. Dzięki takiemu rodzajowi konta gracz zyskuje tylko i wyłącznie bonus 50% do zarabiania kredytów oraz doświadczenia podczas bitwy. A na co się to z kolei przekłada? Zacznijmy może od kredytów. Tutaj chyba nie ma żadnej dużej filozofii. Mnożnik do kredytów sprawia, że więcej po prostu zarabiacie. Pamiętajcie, że końcowy wynik bitwy, jeżeli chodzi o profit gotówkowy, zależy nie tylko od waszych dokonań w grze, ale także od poniesionych kosztów: koszt naprawy pojazdu, koszt uzupełnienia amunicji czy sprzętu eksploatacyjnego. Dzięki zwiększeniu zarobków brutto o 50% zyskujecie większą podstawę zarobkową przy równoczesnych stałych kosztach użytkowania. Wiem, że to trudny język teraz, może upraszczając, koszt amunicji i naprawy itd. się nie zmienia, a wzrasta suma, od której to wszystko odejmujecie. Wartość kredytów netto przy posiadaniu konta premium potrafi być nawet, uwaga, o 200% większa. Podobnie sprawa ma się z doświadczeniem za bitwę, z tą różnicą, że nie ma tutaj żadnych wartości, które powodują jego zmniejszenie po podliczeniu bitwy. Wszystko jednak zależy od waszych umiejętności i stylu gry. Im lepszy wynik wykręcicie, tym więcej expa wpadnie na konto waszego czołgu. Mając konto premium, wartość ta jest zwiększona o 50%, licząc od podstawy oczywiście, czyli czystego expa. Nie należy zapominać, że prócz tego mnożnika dostajecie też inne bonusy, jak pierwsze zwycięstwo dnia czy bonus promocyjny. Dzięki temu szybciej uzyskacie doświadczenie potrzebne na dany moduł, a nawet na cały pojazd o tier wyżej. W skrócie, szybciej rozwiniecie czołg oraz całą linię. 4. Pojazdy premium. Tak jak już o czołgach mowa i o płaceniu, nie można pominąć znaczenia czołgów premium dla egzystencji waszej ekonomii w grze. Tutaj oczywiście znowu pojawia się ojczenie: ale trzeba za nie płacić, peleny wydawać, ojojoj. Ano trzeba, ale niekoniecznie. Większość pojazdów premium jest dostępna w grze za złoto i możliwe są do kupienia z poziomu drzewka rozwoju. Niższe tiery, które dają jakąkolwiek profity ze swojego posiadania, czyli przykład od piątki w górę, to pojazdy, które można kupić już za niewielką ilość golda. Te z kolei można uzyskać na przykład ze wspomnianych wcześniej promocji czy bonusów. Dobry czołg premium 5. tieru kosztuje od 1000 do 1500 zł. Inaczej sprawa ma się z wyższymi tierowo pojazdami, na przykład 8. Te czołgi już nie są dla wszystkich, a to z powodu lekko gorszych parametrów niż ich normalne, powiedzmy kolokwialnie, odpowiedniki. Są wymagające w grze, ale dają sporo profitów. A co jest głównym profitem posiadania czołgu premium? Oczywiście zwiększona ilość kredytów. Pojazdy premium posiadają bonus do zarobków, dzięki czemu już przy wystrzeleniu kilku cennych pestek i nie straceniu wielu punktów życia, możemy uzyskać ogromny przychód z bitwy. Doliczyć tutaj też należy pozostałe bonusy gry, które oczywiście łączą się z tym, co oferują premiaki. Mam tutaj na myśli oczywiście bonus za konto premium i inne bonusy okazjonalne. Dzięki temu możemy zarobić naprawdę niezłą sumkę kredytów, które będziemy mogli wykorzystać według swojego uznania. Dodatkowym atutem premiumów jest możliwość szkolenia załogi z pojazdów tego samego typu i tej samej nacji. Daje to możliwość szybszego rozwoju załogantów, co przełoży się na pewno na większą przyjemność z gry. Wiadomo też, że jak człowiek szczęśliwy, to mu lepiej idą wszystkie działania, a więc i wasze wyniki będą lepsze. Tworzy się tak zwane błędne, a raczej obłędne koło. Perpetuum mobile wzrostu wydajności i przyrostów. A wszystko przez jeden czołg i kilka bonusów.
Oczywiście pojawi się tutaj pytanie, ale Mikucie, który czołg premium 8 tieru jest najlepszy? No cóż, tutaj wszystko zależy od waszego stylu gry oraz nacji, jaka wam się podoba. Lubicie celne niemieckie działa? W takim razie warto skupić się na snajperskim lwie. Preferujecie może twardy pancerz wieży i uniwersalną amerykańską armatę? T-34 jest czołgiem dla was. A może lubujecie się w ciężkich medach albo tych mniej opancerzonych, ale bardziej zwrotnych? Wtedy warto przemyśleć zakup odpowiednio T-54 Prototype oraz AMX CDC. To wasza kasa, wasze umiejętności i styl gry. Wybierzcie sami. A co z wydatkami? Cóż, tutaj też sprawa ma się podobnie co z kątem premium. Niektóre pojazdy trzeba kupić za realną gotówkę. Czy warto? No wszystko zależy od czołgu. Często te specjalne maszyny kosztują w granicach 100 zł, a nawet więcej. Dla przeciętnego ucznia czy studenta może to być suma naprawdę spora. Ale od czego są specjalne okazje, proszę Państwa? Rodzina nie ma pomysłu na prezent z okazji urodzin, imienin, świąt, whatever. Tak, wiem, trochę będę teraz po bandzie jechał, ale cóż, taki mamy klimat. Zażyć sobie czołg premium. Wydatek 100 zł rocznie nie powinien być problemem. Z drugiej strony, czemu sam sobie na daną przyjemność nie uzbierasz, jeśli tak mamy już być grzeczni i mili? Chomikując miesięcznie 10-15 zł, po roku będziecie mogli sobie sprawić 8 premium. Oczywiście te kwoty mogą być wyższe, wtedy ta premka wpadnie do was dużo szybciej. Długoterminowa inwestycja, ale jak będziecie pewni, że tytuł wam się szybko nie znudzi, będziecie mieli własny czołg premium do zarabiania kredytów i do szkolenia załogi. 5. Twierdze oraz wojny klanów. Twierdze to jedne z trybów gry drużynowych, jakie mogą grać gracze World of Tanks, którzy są w klanie. Jest to system, który zastąpił bitwy drużynowe i chyba dało to sporo świeżości w grze. Jednak co mają do siebie gry drużynowe i zarabianie? No bardzo dużo. Najczęstszym tierem czołgów, jaki grają gracze, to szóstki. Bitwy na nich są szybkie, dynamiczne, pozwalają zadać wystarczającą ilość obrażeń, żeby zarobić i nie nużą się zbyt szybko. Dzięki temu gracze mogą szybko i łatwo nabić dodatkową gotówkę, grając pojazdami, które nie mają dużych kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo, dzięki graniu twierdzy, gracze zyskują dla swojego klanu tak zwane surowce, które potem można wymienić na bonusy w postaci na przykład zwiększonego mnożnika do zarobków itd. Dzięki temu profity z bitew drużynowych lecą jak szalone. Podobnie zresztą sprawa ma się z załogą. Jeżeli chcecie szybko wyszkolić załogantów czy czołg, dołączcie do luźnej twierdzy, gdzie można wykorzystać dany pojazd. Nim się obejrzycie, będziecie mieli go obadanego i wytrenowaną załogę. Idealną sytuacją jest granie twierdzy szóstką premium, Bromwellem, Rudym, Typkiem 64 i przy okazji włączenie mnożników do zarobków. W ten sposób szybko zapełnicie zarówno swój skarbiec, jak i głowy waszych czołgistów potrzebną wiedzą, czyli ekspem. Wojny klanów natomiast mogą być dobrym źródłem złota, o ile angażujecie się w walki grupowe. Sam system CW jest dosyć prosty. Klany mają do dyspozycji mapę globalną, jest ona podzielona na tak zwane prowincje. O każdą prowincję się klany tłuką. Przejęcie prowincji wiąże się ze spływem golda do skarbca klanu. Warunkiem jest oczywiście utrzymanie danego krajonu w swoim posiadaniu. Zgromadzone złoto jest zazwyczaj wypłacane przez władze klanu najbardziej zasłużonym wojakom oraz tym, którzy brali czynny udział w przejęciu danego rejonu. Oczywiście kwestie te są już zależne od regulaminu klanu. Jeżeli jesteście aktywnymi graczami, nic nie staje na przeszkodzie, by zaangażować się także w CW i zgarnąć troszeczkę złotka. 6. Turnieje ESL. Każdy z was na pewno słyszał o turniejach Electronic Sport Leagues, stąd właśnie skrót ESL. Co roku zmagania z najlepszych drużyn są publikowane i komentowane przez telewizję WG oraz specjalną stronę o ESL. Zazwyczaj kojarzone są one z zespołami, ale mało kto wie, że do turniejów ESL można startować także solo. Jest to szybki i łatwy sposób na zdobycie dodatkowych ilości złota. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy zarejestrować się na stronie ESL, a następnie zapisać się na dowolny turniej, który w tym momencie trwa. Takich turniejów codziennie jest naprawdę mnogość, więc każdy znajdzie coś dla siebie w odpowiednich dla niego godzinach. Jest też duża szansa, że osoby, które się zapisały, nie pojawią się po prostu w określonym dniu, co od razu zwiększa z kolei wasze szanse na wygraną. Pierwsza kwota złota można sobie zagwarantować już po 2-3 bitwach. Warto się nad tym zastanowić, jeżeli lubicie w miarę łatwy zysk oraz czujecie w sobie chociaż troszkę ducha rywalizacji. Dodatkowo taki turniej podnosi wasze umiejętności i znajomości pojazdów, tak więc macie podwójną korzyść.
7. Ale ja chcę za free. Okej, ale co wtedy, kiedy ktoś w ogóle nie chce finansować instytucji WG? Czy jest możliwość szybkiego podreperowania swojego skarbca i ilości kredytów? Ano jest. Według badań ekonomicznych WOT przychód z bitwy jest dodatni do 5 tieru włącznie. Oznacza to, że grając 5 tierem i nie spamując zbytnio złotem oczywiście, zdołamy zarobić na walce. Od tego tieru w górę zarobki zaczynają drastycznie maleć, aż do tieru 10, gdzie wyjść na plus naprawdę jest ciężko. Dlatego, jeżeli chcecie zarobić trochę grosza kredytowego, zaopatrzcie się w ciekawy i dobry czołg 5 tieru. KW1, OI Experiential czy Sherman. To tylko niektóre czołgi, które możecie wybrać i siejcie zamęt na polu bitwy. Zarobki może nie będą takie jak na czołgu premium, ale wystarczą, by zaliczyć bitwę do dochodowej i przy okazji troszeczkę podreperować wasz skarbiec. I to na tyle, jeżeli chodzi o ułatwienie wam życia w ciułaniu kredytów oraz złota w World of Tanks. Mam nadzieję, że rady, jakie umieściłem w tym filmiku, pomogą niektórym z was opanować huragan z własnej ekonomii. Powodzenia na polach bitwy, ja jestem Mikut, dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!